Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy czy tam remontu przyczepy. Tak się ona na dzień dzisiejszy prezentuje. Już zostały założone blachy w burty. Co tutaj jeszcze mogę wam powiedzieć? Przyspawane są mocowania też. No to jest wiadomo, że to jest tak jeszcze pospawane, jak pospawane, że trzeba po prostu dokończyć to, obspawać dokładnie. Tak się prezentuje dolna burta. Tutaj już jest, że tak powiem, zrobione zamykanie. To jeszcze będzie trzeba odciąć, ale jeszcze tutaj trzeba małe poprawki wnieść, bo nie do końca się otwiera. Zatrzask się nie do końca otwiera z tego względu, że trzeba jeszcze tę dźwignię przespawać, albo ją muszę złamać tutaj gdzieś, bo wadzi mi po prostu o ten profil. Otworzę sobie, o teraz otwieram, przepraszam kurwa, bo jest 4:30 jak to nagrywam. I jeszcze brakuje tego ruchu trochę, żeby ta burta musiała, żeby ta burta po prostu się odchyliła, a tutaj już się spiera ten płaskownik o ramę. No, to będzie trzeba jakoś złamać, nie wiem, zobaczymy. Tak to się prezentuje, w środku na pace nic nie ma, no wiadomo, graty. Co tu jeszcze mogę powiedzieć, że co zostało jeszcze zrobione, jeszcze kółko. Ostatnio przyspawałem, no ono jeszcze jest do wzmocnienia, bo muszę jeszcze tutaj takie blachy w bok zrobię, żeby w razie czego się nie przekrzywiło czy coś. I skróciłem rączkę, żeby tutaj nie zawadzało. Chciałem jak najbliżej koło dać tutaj względem paki, żeby w razie czego skręt koła tutaj nie wadziło od ciągnika koła. Po prostu nie biło. I tak to się prezentuje. Muszę dokończyć jeszcze tamten mechanizm dokończę. I jak dokończę mechanizm, to tak mi się wydaje, że po prostu wszystko już to obspawam na gotowo. Te burty tutaj, te blachę z tymi burtami, z tymi profilowami, zawiasy też trzeba będzie dokładnie pospawać. I zamknę już to cało. Tą całość po prostu na gotowo. Dopiero później będę się brał jeszcze za kolejne burty, czyli nadstawki. No, będę musiał jeszcze słupki dwa dorobić. No i tak, no. Tu jeszcze będzie trzeba odciąć ten kawałek tego zatrzasku i tutaj jeszcze dorobić taki syp do tego. No tutaj do otwierania, żeby to zboże trochę dalej się wysypywało. Będzie jeszcze tutaj taka będzie belka, ona będzie na światła, a tu po środku będzie zaczep i będzie chodzić. No trochę jeszcze roboty jest, także trzeba robić za dnia, jak inni śpią, póki jest czas na to, nie? A żniwa już za pasem, także coś, ja spróbuję ten mechanizm jakoś ogarnąć i wam pokażę, jak to ugryzłem. Także widzimy się w kolejnej części odcinka. Udało mi się już to zrobić. Tak to się prezentuje troszeczkę, no będzie wystawała ta wajcha za obrys przyczepy, ale tam musi tak być. Tutaj troszeczkę podciąłem ten płaskownik, żeby się chował powiedzmy w tą ramę, no i chwila prawdy. No otwiera się i burta normalnie, no się otwiera. No jest ściśnięte tutaj, bo jest dość ciasno zrobione. Tutaj troszeczkę nie ma dużej przestrzeni, ale powinno być. Powinno być. Co tu podeszło? Coś. O. Wszystko.
wszystko na sztywno musi być. Teraz nie wiem, zajmę się chyba, zdejmę burtę i zacznę ją tutaj spawać, żeby było już na gotowo. Te całe zamki, zatrzaski, wszystko też trzeba to pospawać. Słupek tutaj trzeba pospawać. I niech tej roboty ubywa, no bo żniwa już z zapasem. Dobra, jak pospawam, to wam coś jeszcze tutaj dogram. No tak się prezentuje przyczepa. Udało mi się zrobić już tutaj przednią burtę. Jest przykręcona na dwie śruby z jednej i z drugiej strony. I tylnia burta też już jest, że tak powiem, zrobiona. Słupki zrobione, kolejne sztuki tak się prezentują, obspawane. Tutaj jeszcze takie ograniczniki, żeby to nie kolibało. I będzie trzeba przyspawać mocowania. Tutaj Siber to widzieliście w odcinkach. Tutaj już jest cały ten mechanizm zrobiony, otwierania. Zostało tam jeszcze te haczyki poprawić, podospawywać. I już po prostu nabiera przyczepa kształtów. Jeszcze tylko burty tutaj z boku. I już będzie praktycznie zabudowa zrobiona. Zostaną jeszcze detale takie jak błotniki, belka ze światłami, zaczep, instalacja pneumatyczna do hamulcy, pomalowanie felg, wymiana opon. Także coś już bliżej niż dalej. W kolejnym odcinku pokażę wam, jak już będzie wyglądała cała ta paka. I co, ja się biorę za robotę. O, jeszcze może kółeczko, nie wiem czy było pokazane. Także kółeczko już przyspawane. Jeszcze zostały 4 arkusze blachy akurat na te boczne. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć.